pierwszy dzień wiosny po raz pierwszy w zespole szkół urszulańskich, a właściwie w gimnazjum szkół urszulańskich, odbył się międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy z przyrodą na ty. Na konkurs zgłosiło się 35 szkół z Rybnika i okolic. Były szkoły z Mikołowa, szkoły z Jastrzębia i Żor. W sumie uczestników tego konkursu było 237. Uczniowie startowali w zespołach trzyosobowych i konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap składał się z testu. Test każdy uczeń pisał osobno. I następnie dla drużyny punkty sumowały się i 10 drużyn z najwyższą ilością punktów przechodziło do etapu drugiego, czyli do finału. Etap drugi były to stanowiska przedmiotowe, na których uczniowie już wspólnie, trójkami, drużynowo, mieli do rozwiązywania zadania, problemy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, czyli z matematyki, geografii, fizyki, chemii i biologii. Jak na pierwszy raz i to, że nie wiedzieli czego się spodziewać, bo konkurs, tak jak powiedziałam, był organizowany pierwszy raz, wyniki były, myślę, zadowalające. Pierwsza część, wydaje się, była troszeczkę trudniejsza, ale z drugą, z doświadczeniami uczniowie radzili sobie już naprawdę dobrze. Zainteresowanie, z jakim się spotkałyśmy, powiem szczerze, trochę przerosło nasze oczekiwania. Bardzo się cieszymy, że tak dużo szkół się zgłosiło, była to dla nas naprawdę wielka radość. I po rozmowach z nauczycielami, uczniami, jak dobrze odebrali ten konkurs, już dzisiaj w takich rozmowach to wyszło, myślę, że jest to pewien pomysł, który warto kontynuować i na pewno w przyszłym roku druga edycja konkursu z przyrodą na ty na pewno w naszym gimnazjum się odbędzie.